Dziś panienka, elegancka, piękna dama, ma pieniądze, ma samochód, ma mieszkanie, musi trwać w panieńskim stanie. Na zabawie. Panny, aby nie stać długo, tańczą biedne jedna z drugą.
chłopiec zlituje i z dziewczyną zatańcuje, to się mu wydaje, że jej pół królestwa daje. Tylko wznosić nam błaganie mężczyzn, mężczyzn, mężczyzn do koła gospodyń, ześlij nam o Panie. Pierze gotowe, jedzonko gotowe, a na czym panie będą siedziały? Może jakieś krzesełka? Zaraz, zaraz, może poprosimy tu organizatorów o jakieś krzesełka dla pań, jedno mamy. Czy możemy prosić gdzieś panie, może z kawiarni, z bufetu, kilka krzesełek dla pań? Trzy krzesełka. Prosimy bardzo o przyniesienie krzesełek, żeby się paniom tutaj miło darło, bo na stojąco będzie... O, już mamy. Pani Ewo, mamy już krzesła. Ile chcecie? Dziękujemy ślicznie. Widzę, że nasi doradcy z trzech namiotów, Agencja Rynku Rolnego, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa w swoim namiocie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, informuje państwa o swoich nowościach, o tym jak działają, jak pomagają rolnikom. Jeszcze mamy, tamto się pochowali, nawet nie wiem co tam jest w tych dwóch namiotach, ale chyba już sobie biesiadują uczestnicy naszego dzisiejszego festynu. Także kto jeszcze nie zasięgnął, proszę państwa, informacji z Agencji Rynku, z KRUS-u, to zapraszamy, póki jeszcze nasi przedstawiciele są do państwa dyspozycji. A ja już oddaję głos naszym dziewczynom z koła gospodyń wiejskich w Jordanowie Śląskim i będą darły pierze i opowiadały nam, jak to jest przy tym darciu pierza. Zapraszamy. Hej, witajcie se moje kumoski. Wam dziękuję bardzo, żeście przyszli na to drapanie pieza. Myślę, że dzisiaj jakieś doskupki zrobimy, że w końcu to darcie pieza zakończymy. Jak to sobie myślicie? Będzie coś na koniec, będzie. No będzie na koniec, bo patrzcie, zwinęłam młodym flaskę. Bo przecież będzie trzeba zrobić jakieś zakończenie, nie? Jakiegoś korbaca znalazłam jeszcze, masełek kawałek znalazłam, łoscypek się jeszcze został, pieron z tamtego roku, ale będzie jeszcze dobry. Jeszcze można, jeszcze się...
Jeszcze się nie potrujemy, myślę, że będzie wszystko dobrze. Kuzałką zapijemy. Zapewnie spirytusem trochę popijemy, przeźremy wszystkie zarazki i będzie dalej, nie? Tak myślę. Ej, Jasiu, coś ty tak wzięła się tak ostro za to zdzieranie tego pieza. Byś ty tam powiedziała jakąś anegdotkę, co? Proszę cię bardzo, mów coś tak, żeby się nie nudziło. No opowiem wam taki kawał, jak to pojechał do miasta tato z synkiem, wyszli sobie do parku, idą, tam na kamieniu taka pomnik, goła dama elegancko siedzi, synek się pyta, tato, co to jest? No to jest orleańska dziewica. A co to jest orleańska? No bo przyjechała z Nowego Orleanu. A czemu to dziewica? No bo jest z kamienia. No widzisz, Maryś, posło to jak to trochę, jak ja mówię, po gruzie, ale do góry, do psodu rusamy dalej, nie, dziewczyny? Maryś, ty dawaj po jednemu, bo jak te pierony z karczmy wrócą, to wszystko nam wyżłopią, nie? Nie mamy popitki. Nie, bez popitki, dawaj, nie bądź taka wrażliwa dzisiaj, serem zagryziesz. Haniś, a ty co nam powiesz? Haniś, mów tam, jak co u ciebie w chacie. Ty wszystkie już wydała. Po staremu. Może teraz chlebka troszkę weźmiemy i no to posmarujemy. Zaśpijemy z jednego kielosa. No to zdrowie wszystkich gości, których będziemy prosić na to wesele ostatnie. Oj! Ciężko będzie dzisiaj. Głowa będzie boleć, ale damy rady. Maryś, twoje ręce. Zdrowie. Wolno pić. Ale przyjadę się na dyskubie. Elusia, teraz ja do ciebie piję. No to zdrowie, Marysiu. Ja ci to posmaruję. Oj, jakie to dobre, jakie to dobre. To nie było. O nie. No. Ojejku, ty! Haniś, rusaj się, zepczecie nam wszystko, pierony wypiją, jak to będzie? Co my będziemy wieczorem robić? No dawaj, Zez, Janina, jedz coś, Staska, piw w jej ręce, szybciej, no szybciej, trzeba chować te flaski. Szybciej. Daj, polałaś jej? Polej jej. Ela, w twoje ręce widzę z kobietą. No bo mówię wam, moje mili państwo, Ceka miał ostatnie już wesele. No pieza tak mało zostało, ale jeszcze jakąś tego Jasicka ukręcimy tutaj sobie, żeby młodzi mieli na tym piesom no coś tam wysturać, nie? No trzeba by było coś wysturać. Teraz 500 plus się należy, to niech się bierą cholery do roboty. Ela, ty już nie smaruj tego chlebka, tylko pij. No to życzę wszystkim smacznego i dziękujemy za to przybycie na te zmówiny nasze, z rękowiny, resztę sobie poradzimy. A na weselisko was powiadomimy, kiedy trzeba przyjść. Do widzenia, dziękuję państwu bardzo.